Budujmy Dom to podcast, w którym rozmawiamy o zdrowym duszpasterstwie. To podcast współtworzony przez Fundację Świętego Józefa, Konferencję Episkopatu Polski i redakcję dominikanie.pl. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym dominikanie.pl, a rozmowy w ramach tej serii współprowadzę z Olgą Bieniek. Za chwilę wysłuchamy odczytanej przez lektorkę wypowiedzi osoby skrzywdzonej, a następnie zaczniemy rozmowę z naszym gościem, ojcem Tomaszem Francem, dominikaninem, psychologiem, psychoterapeutą i delegatem prowincjała do spraw ochrony małoletnich i osób w duszpasterstwie. Witamy Cię, Tomku. Witam. Dzień dobry. Sama tego chciała, prowokowała mnie. Przyjechała do mnie kilkadziesiąt kilometrów pociągiem z koleżanką. Ja tylko dałem się jej sprowokować. Właściwie to podobało jej się. Nie rozumiem, czemu teraz to zgłasza. Chce się odegrać na mnie, zrobić mi na złość, zniszczyć karierę? Nie pamiętam, czy do czegoś w ogóle doszło. Ona to wymyśla. Opiekowałem się nim. Robiłem mu prezenty. Zabierałem do mojego mieszkania. Pomagałem. Dzięki mnie wiele osiągnął. Robiłem to bezinteresownie. Położyłem mu tylko rękę, jego rękę, na swoim kroczu. Nie mówił nie. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Nie rozumiem, czemu po tym nie chciał się ponownie spotkać. Odwiedzałem go jeszcze wiele razy w domu rodzinnym. Zapłaciłem za studia. Dzięki mnie tyle osiągnął. Gdyby nie ja, to byłby nikim. Tyle razy próbowałem się z nim pojednać. Mówiłem, że go kocham. Jestem niewinny. On tego chciał. To była chwila słabości. Tak naprawdę do niczego nie doszło. To jakiś spisek przeciwko mnie. Wyspowiadałem się z tego. Czemu jestem karany? Czy nie powinniśmy być miłosierni? Teraz Kościół o mnie nie dba. Nikt mi nie wierzy i nie liczy się ze mną. Czy i w ogóle w jakim sensie możemy mówić o duchowości sprawcy? Najchętniej odpowiedziałbym, że sprawca nie ma duchowości. Pewnie wielu z nas z tym by się jakoś zgodziło, bo kiedy słyszymy o sprawcy, to raczej widzimy, czy dominuje takie doświadczenie natury zwierzęcej w zachowaniu czy w traktowaniu osób, ale to byłoby krzywdzące, dlatego że duchowość jest domeną każdego człowieka, a sprawca nadal nim jest i miejmy nadzieję, że kiedyś, jeśli nie tu i teraz, a powinien tu i teraz, to na pewno w wieczności odpowie za swoje czyny. Stąd ta duchowość jest tak bardzo istotna, ale ta duchowość sprawcy, możemy o niej mówić tylko i wyłącznie w kategoriach patologii i może ten przyimek byłby, czy przymiotnik byłby bardziej adekwatny do tego, żebyśmy w taki sposób o nim mówili. Więc jeśli ma duchowość, to na pewno jest to duchowość skrzywiona, duchowość patologiczna, chora duchowość. A jakie są główne składowe tej chorej duchowości? Czy jakie są pewne znaki tego stanu zapalonego w pewnym sensie? To bardzo ważne pytanie, dlatego że zazwyczaj, kiedy mówimy o sprawcy, to myślimy o tym, co jakoś widzimy po owocach jego działań czy skutkach. To w pewnym sensie jest już za późno, ale jeśli chcemy zobaczyć kogoś, kto ma predyspozycję do bycia sprawcą, czyli trochę wcześniej reagować w kontakcie z kimś, kto taką patologiczną duchowość posiada, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, co tu przed chwilą w tych świadectwach zresztą słyszeliśmy, że duchowość sprawcy zawsze jest taką duchowością skupiającą na sobie w sposób totalny. Sprawca i jego duchowość mówi o tym, że on wie wszystko, należy mu się wszystko, jest wszystkim w życiu danej osoby, czyli nie traktuje siebie jako w pewnym sensie obiekt przejściowy w drodze do Boga, takim, którym ktoś spotykając go może mieć jakieś relacje przejściowe w drodze do domu Ojca, ale skupia na sobie. To po pierwsze. Po drugie, ta totalność jest związana również z żądaniem pełnej adoracji
i takimi przymiotami boskimi, które sobie przypisuje, czyli wszechmoc, wszechwiedza, przejrzystość przez ludzkie sumienie, rozporządzanie doświadczeniem życia człowieka, kierowanie nim, no i brak odpowiedzialności, byśmy powiedzieli. To znaczy, że on lokuje się jako źródło nie tylko wiedzy, ale źródło też moralności i oceny. To było w tych świadectwach bardzo widoczne, kiedy on mówił o sobie w sposób niewinny, a wszystką odpowiedzialność lokował w sobie poszkodowanej. Więc te, można powiedzieć, przymioty patologicznej duchowości, totalność, przypisywanie sobie przymiotów boskich, wszech mocy, wiedzy i decyzji w sferze moralnej, absolutne wyzbywanie się odpowiedzialności, też własnej osobistej, przed kimś, kto jest ponad mną, czyli Bogiem, to na pewno cechuje sprawcę. I oczywiście wiele innych rzeczy. Czy w ogóle możemy powiedzieć, że sprawca faktycznie wierzy? Czy to jest tak, że to jest jakieś udawanie wiary? A może to jest takie cyniczne i zimne wykorzystywanie argumentów wiary do osiągania swoich celów? No, zacząłbym od tego ostatniego, bo na pewno z tym bym się zgodził, że to jest cyniczne wykorzystywanie wiary czy przestrzeni duchowej do własnych celów. Z tym, że no, to jest pewien problem, bo sprawca w swojej psychopatologii w pewnym sensie jest przekonany o tym, że może nadużywać kogoś dla własnych celów. Jeśli sobie przypisuje atrybuty boskie, to on sobie nadaje takie prerogatywy, czyli możliwości używania kogoś. Trochę jak psychopata, prawda? Psychopata zazwyczaj, nawet krzywdząc, myśli, że kogoś oczyszcza, uświęca, uzdalnia, pozwala komuś dojrzeć właśnie w sferze seksualnej, czy przeprowadza przez jakieś trudności, to jest ta domena takiego narcyzmu, który sprawia, że gdzieś tam poczucie tego, że mi się to należy, albo ja jestem tym ostatecznym elementem w życiu tej osoby skrzywdzonej, niestety ten człowiek w taki sposób uważa, aczkolwiek na pewno nie jest to coś, co zwalnia go z odpowiedzialności. To jest raczej ślepota, którą nabył i podtrzymuje ją cały czas, więc powinien za to tym bardziej jakoś odpowiedzieć. To trochę tak, jakby ktoś sobie wyłupił oczy, żeby nie widzieć realności. Sam siebie okaleczył, w ten sposób okalecza też innych. Jakoś zwróciłeś uwagę na to, że na ten cyniczny aspekt wykorzystania wiary, ale to wykluczasz taką sytuację, w której, nie wiem, ktoś ma tak zaburzone poznanie czy jakoś rozumienie wiary, że rzeczywiście wierzy w te konstrukcje, które, nie wiem, na przykład mówią mu, że to jest dobre, że on przeprowadzi kogoś w życiu seksualnym do kolejnego etapu. To znaczy, ja nie wykluczam jednego i drugiego, bo myślę, że ktoś może myśleć o tym i twierdzić, że ma wyższe poznanie, czy większą wiedzę, czy rozpoznanie, rozeznanie, czy ma prawo do decydowania o życiu człowieka i jednocześnie czerpać z tego korzyści. Właśnie to nam się nie mieści w głowie, ale w głowie psychopatycznego sprawcy i jego duchowości to jest niestety do pomieszczenia. I właśnie to niezwykłość tej patologii polega na tym, że on to w sobie łączy. Czyli z jednej strony wierzy, święcie wierzy w to, że ma prawo, a z drugiej strony cynicznie korzysta z tego prawa. Czasem można sobie zadawać takie pytanie, jak to się dzieje, właśnie to, co mówisz, że nam się to nie mieści w głowie. Jak to się dzieje, że ktoś jest w stanie z wiary, która wprost, nie wiem, na przykład zakazuje relacji seksualnych pozamałżeńskich, czy w ogóle wielu innych rzeczy związanych z seksualnością, które są jakoś bardzo restrykcyjne, że ktoś jakby z tego wyprowadza i jakby ma poczucie wewnętrznej spójności przy tym, możliwość takiej, nie wiem, brutalnej krzywdy, czy właśnie nadużycia, użycia kogoś seksualnego. Mhm. No, na pewno dzieje się tak wtedy, kiedy sprawca jest jednocześnie posiadaczem tego systemu odniesień moralnych czy etycznych. My, każdy z nas, rozwija swoją duchowość w relacji do Boga poprzez pewnego rodzaju posłuszeństwo własnemu sumieniu, które odczytuje normy zawarte w objawieniu, w tradycji czy w prawie naturalnym. Jesteśmy ukierunkowani w pewnym sensie do autorytetu, natomiast sprawca posiada ten dekalog jako własny. I kiedy on z jednej strony nie ma odniesienia do wartości wyższych, a takich odniesień jest pozbawiony, bo on sam jest tą wartością wyższą,
to wszystko to, co on pomyśli w kontekście ofiary czy osoby poszkodowanej, nawet jeśli mówi o duchowym użyciu ciała, jest dla niego do zrobienia, do pomieszczenia, dlatego nie ma tutaj żadnego konfliktu. Najczęstszą zresztą tą sferą, którą sprawca wykorzystuje, jest ciało i ukonkretnienie go jako takiego mieszkania Ducha Świętego w kontekście takim bardzo realnym i konkretnym, nie symbolicznym, nie duchowym, ale wprost. Czyli każda zmiana, wpływ na ciało poprzez seks, poprzez nadużycie jest u sprawcy tego nadużycia taką drogą do rozwoju tej osoby, oczywiście patologiczną. I zrównanie tego ciała seksualnego ze świątynią Ducha Świętego jest charakterystyczne zresztą dla sprawców nadużyć duchowych. Można ten mechanizm nazwać racjonalizacją, czy racjonalizacja jest czymś innym? Racjonalizacja jest zbyt wysokim i dojrzałym mechanizmem obronnym. Wydaje mi się, że to jest jakieś wyparcie, zaprzeczenie, no bo on nie posiada dostępu do czegoś, co w racjonalizacji by go powstrzymywało, prawda? Kiedy miałby racjonalizację, to by mógł tłumaczyć sobie to, że robi to ze względu na kogoś czy na coś, ale on nie musi tłumaczyć, on jest tą ostatnią instancją. Raczej oddziela się od autorytetu, oddziela się od Boga, oddziela się od systemu moralnego, sam w sobie skupia te wszystkie decydujące czynniki. I na tym polega ta totalność psychopatologii duchowości sprawcy. Przy czym, mówiąc o totalności, nie możemy zapomnieć też o tym, że to jest taka niedojrzała duchowość. To znaczy, ona nie jest w porównaniu do zdrowej duchowości trynitarna, gdzie mamy doświadczenie relacji z Ojcem, z Duchem Świętym, z Chrystusem i każdy z nas jakoś tą relację kształtuje, buduje przez swoje życie. Ona jest skupiona na jednoznaczności w stosunku do jednej osoby, zazwyczaj do Ducha Świętego, gdzie ten Duch Święty staje się w pewnym sensie takim kimś, kogo sprawca posiada. On rozporządza jego rozeznaniem, jego wpływem, utożsamia się z Duchem Świętym. Najczęściej ta duchowość sprawcy wokół tego Ducha Świętego się koncentruje. Gdyby była to dojrzała duchowość, to Bóg Ojciec, który jest źródłem zasad, mógłby w dojrzałej duchowości być tym, któremu chcemy być posłuszni, chcemy spełniać przykazania, mamy wyrzuty sumienia, w jakimś stopniu kształtujemy swoją relację. Syn Boży byłby naszym, nie wiem, przyjacielem, partnerem, mistrzem duchowym, a Duch Święty tym, który daje nam możliwość poznania Ojca czy Syna. U sprawcy ja i Duch Święty jest tym samym. Żadna inna osoba, jeśli nawet jest przywoływana, nie za bardzo się liczy w tym rozwoju duchowym. Czyli zwracasz uwagę na taki aspekt istotny duchowości, czyli równowaga w relacji z Bogiem, który jest jeden w trzech osobach. Dokładnie. Że kiedy następuje pewne wychylenie, to już jest pewien znak czegoś niepokojącego, tak? To wychylenie jest naturalne, bo na przykład kiedy szedłem do zakonu, to dla mnie najbardziej taką bliską osobą był Chrystus, którego poznawałem przez Ewangelię, zanim chciałem kroczyć i trochę, w pewnym sensie, nawet nie trochę, ale być jak On. Ojciec pewnie z racji różnych moich doświadczeń był dosyć odległą osobą. Duch Święty raczej troszkę się obawiałem, że z jednej strony no, On wszystko wie, więc trzeba być jakoś takim ostrożnym. Moja duchowość była niedojrzała, ale duchowość każdego z nas dojrzewa. U sprawcy tej dojrzałości, czy dojrzewania pokory, dojrzałości nie zobaczymy. Sprawca będzie miał koncentrację na tym, że On jest w pewnym sensie Bogiem, który rozporządza życiem człowieka. Nawet jeśli będzie adorował, będzie się modlił, to zawsze On będzie miał to ostatnie słowo rozeznania, ostatnie słowo pewności. Mhm. A na ile twoim zdaniem różne formy absolutyzacji różnych aspektów naszej wiary mogą być takim sygnałem, że duchowość może być jakoś nacechowana właśnie pewnym takim w sposób patologiczny? Absolutyzacja, mam na myśli ukonkretnienie, bo to jest bardzo istotne. To znaczy, że sprawca zawsze będzie konkretne korzyści czerpał z osoby poszkodowanej, czy to cielesne, czy to materialne, czy to emocjonalne.
Natomiast jeśli takie efekty zobaczymy w relacji z nim, to znaczy, że to jest ogromnie zagrażające. Zdrowa duchowość będzie zawsze taką duchowością w pewnym sensie ambiwalentną, to znaczy taką, która pozwala nam myśleć, błądzić, decydować, zastanawiać się, szukać, podążać za kimś, korygować swoje kroki. Ona nie, trochę tak jak z prawdą, jeżeli już pozna prawdę, to raczej będzie dążyła do głębszego jej poznania, a nie będzie cieszyła się z tego, że ją posiada. Natomiast sprawca zawsze będzie tym ukonkretnieniem absolutnym i on będzie tym ostatecznym spełnieniem naszej drogi, będzie nam oferował zbawienie równoznaczne z przynależnością do jego grupy, czy do wiernością jego osobie, wiernością decyzją co do naszego życia, które on sam podejmuje. Natomiast ten zdrowy duchowo przewodnik będzie z pokorą pomagał nam rozeznać naszą drogę duchową i może nawet towarzyszył w dojrzewaniu, może nawet ciesząc się z tego, że jesteśmy bardziej duchowo dojrzali od niego, ale na pewno nie będzie na sobie koncentrował absolutnie wszystkich naszych potrzeb. Mnie jeszcze zaciekawiło to, co powiedziałeś o tym, że sprawcy mają tendencję do wychylania się w stronę Ducha Świętego. Mhm. Bo z jednej strony sobie myślę, że to jest wygodne pod tym względem, że można łatwo wykorzystać ten taki chyba najbardziej mglistą część, jeśli tak można powiedzieć, Trójcy Świętej. Z drugiej strony właśnie przez to, że w sumie ciężko jest, no bo nie mamy ani, tak jak też wspominałeś o swoim poznaniu, czyli nie mamy takiego obrazu płynącego z Ewangelii, nie przenosimy trochę obrazu Ojca, bo to też się pojawia w naszych rozmowach, że to jest relacja ojcowska, Bóg Ojciec, to też jest ze sobą powiązane. No i mamy tę trzecią osobę, o której w sumie wiemy najmniej, więc z jednej strony można tam wiele przenieść, ale z drugiej strony wykorzystać ten taki niejasny obraz do wykorzystywania innych osób. Tak, tak. Zgodzę się z tym, że Duch Święty jest tą osobą, która jest dla nas najbardziej tajemniczą. Przy czym tam, gdzie jest Duch, zawsze jest Ojciec i zawsze jest Syn, gdzie to rozerwanie u sprawcy występuje, czyli gdzie duchowość będzie skoncentrowana na Duchu Świętym, jednocześnie pomniejszająca Ojca, który, tak jak powiedziałem, jest źródłem zasad wierności, solidności, odpowiedzialności, moralności, i Syna, który jest tym, który daje nam uczestnictwo w jego misji, w misji Kościoła, w tworzeniu tego Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. Jeśli to będzie razem, to znaczy, że mamy do czynienia z zdrową duchowością. Jeśli będzie to tylko takie irracjonalne, nieprzewidywalne, mistyczne, tajemnicze, zakorzenione w tym, który ma specjalne rozeznanie, właśnie podkreślam to specjalne rozeznanie, zrównane z umysłem, czy modlitwą, czy duchową radą sprawcy, to będzie to właśnie ukonkretnianie tej trzeciej osoby, która jest tą osobą najbardziej tajemniczą. A Duch Święty nigdy nie daje się złapać w jakiś konkret komuś, kto wie i go rozpoznaje w taki sposób pewny i absolutny. Na początku naszej rozmowy zwróciłeś uwagę na to, że często duchowość osób, które później okazują się sprawcami, ocenia się na podstawie efektów ich działania. I rzeczywiście to jest tak, że no, w pole oddziaływania sprawców trafiają osoby ze względu na to, co te osoby oferują. Natomiast ja chciałbym przejść do tego, co dzieje się później, kiedy już okazuje się, że dana osoba była, nie wiem, jakimś drapieżnikiem, to jak sobie radzić z tym dysonansem, który rodzi się naturalnie w związku z tym, że ktoś, kto mówił dla mnie ważne rzeczy, może przełomowe, mnie nic nie zrobił, ale jednocześnie innych gdzieś wprowadził w jakiś stan piekła na ziemi wręcz. Mm-hmm. Może tak bym pogłębił nawet to pytanie, jak sobie radzić z dysonansem związanym z tym, że ta osoba była utożsamiana, tak jak zresztą sprawca tego często chce, z Bogiem, czy wręcz z Kościołem, prawda? I jak później odnaleźć się w relacji do Boga czy do Kościoła, bo to chyba jest większym takim dramatem, tak myślę. Ja może posłużę się takim psychologicznym porównaniem. Myślę, że prawdziwy duchowość w ogóle, patrząc od strony psychologii, kojarzy mi się z takim obszarem przejściowym, czyli czymś takim, co jest w pewnym sensie niezdefiniowane, stąd jest obszarem wielu nadużyć.
jest odniesieniem do transcendencji, czyli do tego, co nas przekracza, jednocześnie do wartości wyższych. Trochę po ludzku rzecz biorąc, duchowość jest tym, co dzieje się teraz między mną a Olgą, między mną a tobą, Radku, czyli tą przestrzenią, którą no, każdy z nas jakoś używa swoich własnych wyobrażeń, myśli, pragnień, figur i relacji wcześniejszych, wczesnorodzinnych, po to, żeby usymbolizować to, co myślę o tobie, czy co czuję do ciebie. I jeżeli taką duchowością się operujemy, to możemy pomóc wtedy tej osobie, która została skrzywdzona, w powiedzeniu, że ten sprawca mógł być taką figurą przejściową w tej duchowości. To znaczy, że tak jak naturalnie potrzebujemy kogoś, dziecko potrzebuje obiektów przejściowych, takiego kogoś, kto zastąpi, nie wiem, najważniejszą osobę w życiu, ale nie jest tą osobą, kogo trzeba jakoś przyjąć, a jednocześnie, żeby móc separować się, wzrastać, trzeba zostawić w życiu dziecka, to jest miś, kocyk, cokolwiek. Tak wydaje mi się, że ten poszkodowany mógłby pomyśleć o tym sprawcy, że on tak naprawdę był patologiczną figurą przejściową, która na drodze tej osoby stanęła, ale nie wyczerpującą definicji tego obiektu miłości, jakim jest Bóg, tego obiektu miłości, jakim jest Kościół, jakim jest wspólnota Kościoła. To mogłoby pomóc zdegradować sprawcę z tego atrybutu, który on sobie przypisał bycia najważniejszym i na pierwszym miejscu. Być może to jakoś mogłoby pomóc, tak żeby nie utożsamiać tej drogi własnego rozwoju, która się nie zamyka tak naprawdę wtedy, kiedy spostrzegam, że zostałem skrzywdzony. Ale wydaje mi się, że problemem, bo ty przeniosłeś to na rzeczywiście taki szerszy czy trochę głębszy poziom, ale moim zdaniem też problemem jest pewna ambiwalencja, której można doświadczać właśnie kiedy wszedłem w pole oddziaływania takiej osoby, to było dla mnie istotne, nawet nie wiem, dało mi jakieś dobro to, co przyniosła ta osoba. Z drugiej strony ja mam poczucie, że jadłem z jakiegoś zatrutego drzewa, że w pewnym sensie nawet korzystając z tych dobrych słów tej osoby, w pewnym sensie jestem współodpowiedzialny. Współodpowiedzialny nie. Współodpowiedzialny w żaden sposób. Natomiast współuczestniczący to tak. Ale sam jeśli odniosę się do tego obiektu przejściowego, to znaczy, że to był przystanek w drodze do domu ojca. To był przystanek w drodze do pełnej relacji z Bogiem. Wadliwy przystanek, błędny kierunek drogi. Muszę zawrócić czy wybrać inną drogę. Ale to nie znaczy, że moja droga jest skażona, bo moja duchowość zawsze będzie niezależna od duchowości tej drugiej osoby. Sprawca nie jest w stanie jej posiąść na własność i nawet jeśli ona została zniszczona przez jego haniebne czyny, to ta duchowość i tak źródło w sobie posiada we mnie, nie w nim. I to jest, wydaje mi się, najważniejsza informacja dla osoby poszkodowanej, że nie da się zniszczyć w pełni duchowości, dopóki moja egzystencja, moje życie trwa, dopóty jestem ten kapak zdei, jak to mówi katechizm, chłonny na Boga. I w pewnym sensie muszę przefiltrować na nowo swoje doświadczenie, włączyć taki filtr i umiejscowić sprawcę w realnym kontekście mojego życia. To był tylko jakiś człowiek bardzo ohydny, ale jeden z wielu ludzi Kościoła czy wspólnoty, do której należę. I na pewno, choć zatruł moją duchowość, to jej nie zniszczył ani nie posiadł na własność. Ale czy w takim wypadku po wykryciu krzywd spowodowanych przez jakąś osobę powinniśmy się odcinać od jej, nie wiem, kazań, kasować wszystkie filmy na YouTubie, bo powiedzmy głosiła w internecie, wyrzucać wszystkie homilie ze stron, gdzie jest to jakieś zamieszczone? Czy jednak zostawić to z taką pokorą względem osoby, która będzie to odbierać? Trudne pytanie. Na pewno nie powinniśmy, bo tak ta powinność jest zawsze czymś, co wyklucza wolność, która jest domeną istotną dla zdrowia duchowości. Czyli możemy nie słuchać, możemy wykluczyć, możemy wymazać, możemy odsunąć się od tego źródła. Ale gdy zaczynamy działać w taki sposób całkowity, totalny, to wydaje mi się, że to jest taki pierwszy mechanizm odruchu, może zdrowego, chcemy usunąć to zakażenie, prawda, troszkę
albo odciąć nogę, w której była gangrena, albo do krwi doczyścić to ciało zanieczyszczone, duchowe ciało zanieczyszczone. Ale ja byłbym bardzo ostrożny w takich praktykach radykalnych, dlatego że sprawca, nawet jeśli coś powie, albo sprawca, nawet jeśli coś nam da, co nie mam na myśli takiego czynu z definicji samego w sobie złego, ale w jakimś kazaniu, czy w jakiejś nauce, czy w jakimś przykładzie nietoksycznym, on w nas coś wywoła, jakieś poruszenie, jakąś myśl, jakieś skojarzenie, które już nie jest jego własnością. Ono już się we mnie odnosi do moich doświadczeń życiowych, do moich relacji, do mojej więzi z Bogiem, których sprawca nie jest w stanie posiąść na własność, więc to już zaczyna żyć moim życiem, moimi zdolnościami. Załóżmy Jean Vanier, sprawca, prawda? Bardzo ważne dzieło Arka, które było ufundowane, jest ufundowane na jego nauczaniu. Ono choć wyrosło z jego inicjatywy, wykasować Arkę i zamknąć, prawda? Co byłoby absurdem zupełnym, choć wyrosło z jego inicjatywy, to ono do niego nie należy. Jeśli sprawca już wypowiada słowo, to ono, odbiór tego słowa należy do mnie. Co ja mogę z tym zrobić, w jaki sposób? Oczywiście jestem może przez niego zniewolony, niewiele mogę zrobić, ale im dalej od niego, tym więcej mam wolności, sprawczości, możliwości. Arka żyje swoim życiem. Arka żyje życiem tych, którzy ją tworzą. Żyje życiem wolontariuszy, którzy wkładają w to serce. Arka jest niezależna od sprawcy, którego absolutnie trzeba potępić i odsunąć. I można żałować, że tak dobre dzieło wyrosło z takiego umysłu, no ale to nie jest znak równa się umysł sprawcy i Arka. I zawsze tak jest też z moim życiem, dlatego chciałbym tu może wszystkim osobom poszkodowanym powiedzieć, że nawet jeśli sprawca zdewastował ich życie psychiczne, emocjonalne i duchowe, to nigdy nie stał się posiadaczem tego życia. Zawsze to ostatnie słowo należy do mnie, a to ostatnie słowo jest zawsze słowem wolności, które nawet będąc poddanym totalitarnemu zniszczeniu, mogę w swoim wnętrzu wypowiedzieć na własną korzyść, na własną drogę, opowiedzieć się za sobą. I to jest ta wolność, której sprawca nie jest w stanie mi odebrać. Może to jest taka nadzieja, której potrzebujemy wtedy. W kontekście tego, co mówiłeś o Arce, jakoś bardzo mocno dla mnie wybrzmiewają te słowa rozróżnienia pomiędzy współodpowiedzialnością a współuczestnictwem. Mhm. Że ja mogę jakoś uczestniczyć w pewnej idei, która żyje we mnie już swoim życiem, ale to nie czyni mnie odpowiedzialnym za to, co stało się krzywdą innych za sprawą, nie wiem, tej samej idei. Oczywiście, że tak. Tak właśnie na tym polega, bym powiedział, zdolność do reparacji osoby, która zdrowieje czy nabiera wolności, będąc w totalitarnym systemie, jakim była sekta czy grupa manipulacyjna, czy oddanie się sprawcy. Ta zdolność reparacji, odnowy, no, jest zakorzeniona w nas przede wszystkim. Wiesz, bo mówimy teraz głównie o krzywdach takich seksualnych, najbardziej dotykających intymnej sfery w człowieku i też najbardziej drastycznych w gruncie rzeczy, ale mamy całą klasę takich zachowań pomiędzy normalnością, a właśnie skrajną patologią. I też tutaj zastanawiam się, jakbyś widział te role pewnych mechanizmów psychicznych w wewnętrznym życiu sprawcy. No, kiedy, nie wiem, ktoś decyduje się na to, żeby nadużywać władzy, czy wykorzystywać stosunek zależności, motywując to też duchowością do uzyskania swoich korzyści. Czy tutaj też widziałbyś to tak radykalnie w pewnym sensie, że te elementy są jakimś fałszem, czy no właśnie czym? Z pewnością
Ja bym nie chciał mieć kontaktu ze sprawcą, ani z tym, który nosi znamiona sprawcy, a nosi znamiona sprawcy zawsze na pewnego rodzaju kontinuum narastania tych cech psychopatologicznych, no bo oczywiście łatwo odrzucić sprawcę, kiedy go zidentyfikujemy. Więc jeśli ktoś na tym kontinuum zaczynałby być dla mnie tak ważnym, że jego słowo liczy bardziej niż moje własne sumienie, to byłby to dla mnie sygnał bardzo ostrzegawczy. Jeśli ta zależność sprawiałaby to, że tracę relacje z innymi, w których jestem zależny, spoza tego grona, tej diady między mną a sprawcą i zacząłem traktować go jako spełnienie moich pragnień emocjonalnych, relacyjnych, duchowego mistrzostwa i tylko jego, to już to kontinuum byłoby, czy ten narastanie procentowe ilości sprawcy samego w sobie byłoby zbyt dla mnie obciążające, bym na pewno się wycofał. I to są takie momenty, w których rzeczywiście sprawca zaczyna powoli przejmować kontrolę nade mną. Takim ważnym czynnikiem, który w psychopatologii duchowości sprawcy jest istotny, to jest wymieszanie forum zewnętrznego i wewnętrznego. To znaczy, jeżeli w forum wewnętrznym ja jestem w mojej relacji osobistej do Boga, a sprawca wchodzi w nie w taki sposób, jakby on sam wiedział, co jest nie, moim powołaniem, jaką decyzję życiową mam podjąć, czy jak mam się zachować w danej moralnej sytuacji, no to znaczy, że on już przejmuje to kierownictwo ponad moim wewnętrznym forum, mojej intymnej relacji z Bogiem. To są sytuacje bardzo może delikatne i wrażliwe, na pozór nie do rozpoznania, ale taka czerwona lampka, jeśli się we mnie zapali, powinna mi powiedzieć, że to nie jest godny zaufania człowiek. Mówiłeś o tym, że w przypadku krzywd związanych ze sferą seksualną, to najczęściej jest i w ogóle takiego wykorzystywania duchowości przez sprawców. Mhm. To jest kwestia niedojrzałej duchowości. Czy w przypadku wykorzystywania władzy albo takiego nadużywania tej skośnej relacji, to też jest kwestia niedojrzałości duchowej, emocjonalnej też od strony sprawcy? Nawet niedojrzałość jest zbyt słabym słowem. Myślę, że patologia to jest słowo najbardziej trafne. Natomiast zawsze ta sfera seksualna łączy się z dominacją i z władzą. I kiedy mówimy o tym, co seksualne w nadużyciu, najczęściej to przyciąga naszą uwagę, ale tam mamy zawsze do czynienia z pewnym takim skośną relacją, gdzie ta władza, dominacja, posiadanie, rozporządzanie czymś życiem to towarzyszy tym czynom seksualnym. One najbardziej nas koncentrują, ale być może właśnie ta często u osób dorosłych władza sprawiająca, że ktoś infantylizuje się w swojej relacji z Bogiem, czy wyzbywa się swojej wolności, no jest takim ukrytym narzędziem przemocy, które nie przyciąga tak wzroku, ale jednocześnie jest przemocowym takim czerpaniem przyjemności sprawcy, który się staje no właśnie najważniejszą osobą w moim życiu. Muszę do niego zadzwonić, umówić się, nie mogę podjąć decyzji, nie mogę zmienić kierownika duchowego, muszę poczekać na jego czas, na jego wolę, na jego rozporządzenie. To wszystko jest wtedy no, w tej domenie władzy. Chociaż nawet nie musi to być seksualne nadużycie, to zawsze jest to obecna władza czy rozporządzanie czymś życiem. Tutaj wydaje mi się ciekawe coś, co może być całkowicie nieoczywiste dla naszych słuchaczy, to połączenie właśnie sfery seksualnej z władzą. Mhm. Że często traktujemy to jako rozdzielne rzeczy. Może jakoś mógłbyś to dodatkowo skomentować, bo to może być wzbogacające. Seksualność absolutnie wiąże się z władzą, z dominacją, z kontrolą. Zresztą mówi się o takiej triadzie: dominacja, władza, kontrola u sadystycznych sprawców, nadużyć seksualnych. I nie na darmo się to mówi, dlatego że seks sam w sobie zawsze kojarzy nam się z ciałem i z jakimś efektem końcowym. Natomiast zanim pojawia się realizacja w ciele, to jest bardzo dużo w emocjach, bardzo dużo w bliskości, w więzi, w intymności, w którą wchodzi dominujący sprawca i w pewnym sensie przynosi te pierwotne nasze doświadczenia, więzi, relacji z ważnymi dla nas obiektami, jaką jest matka, ojciec, z pierwszymi, pierwotnymi więzią, która mogła się rozwijać w sposób bezpieczny albo w sposób niebezpieczny dla nas, przenosi i wchodzi i uzurpuje sobie prawo do wejścia jako ten odbiorca tych relacji. Więc zanim wydarzy się seks, to jest wcześniej związanie emocjonalne,
pewnego rodzaju uzależnienie emocjonalne, przeniesienie takich figur ojcowsko-macierzyńskich na siebie. W pewnym sensie seks nie jest najważniejszy, może inaczej, dla sprawcy jest on najważniejszy, ale w osobie skrzywdzonej on nie ma takiego wymiaru seksualnego. To jest coś, co jakoś jest powiązane z taką realizacją ogromnych pragnień emocjonalnych. Dlatego nie można mówić o tym, że zaistnienie seksualnego nadużycia między sprawcą a osobą poszkodowaną było zaistnieniem partnerskiej relacji seksualnej, bo to nie tak, bo osoba poszkodowana zawsze jest trochę tak jak wewnętrzne dziecko w tej relacji. Znaczy, że ona została nadużyta jako dorosła w ciele, ale w wewnętrznym doświadczeniu bycia dzieckiem emocjonalnym, nad którym sprawca przejął kontrolę, władzę i dominację po to, by zrealizować te swoje pożądania cielesne, seksualne. A właśnie tutaj mnie dwie rzeczy zainteresowały w tym, co mówiłeś. Zapytam najpierw o pierwszą, że czy jest w ogóle do pomyślenia, że dla sprawcy takiej krzywdy seksualnej subiektywnie seks nie jest najważniejszy. W takim sensie, że wiesz, tak wnikając po prostu trochę w wewnętrzny świat tej osoby. Czy to jest tak, że nie wiem, no wiem, że już o to pytaliśmy wcześniej, ale czy to nie jest tak, że ta osoba rzeczywiście wierzy, że za pomocą tego stanie się coś, nie wiem, jakieś uzdrowienie, czy coś dobrego dla tej osoby? Jeśli mamy do czynienia z sadystycznym sprawcą, to seks nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest właśnie dominacja i kontrola, czyli to odtworzenie relacji, więzi, zależności i uznania we mnie jako sprawcy kogoś, kto jest tym najważniejszym w życiu. To jest najbardziej karmiące. Seks jest, można to tak powiedzieć wprost, pewnego rodzaju przypadkowością czy środkiem do tego, żeby uzyskać to. Natomiast u sprawców takich zdezorganizowanych, gdzie dzieje się nadużycie na sposób wynikający z jego mniejszej psychopatologii, nie sadystycznej, ale takiej, byśmy powiedzieli, płynącej z niedorozwoju sprawcy czy z jakichś zaburzeń osobowości sprawcy, ten seks może być ważny jako doświadczenie, nie wiem, wypełniające intymnością czy ekscytacją czy spełnieniem. Natomiast myślę, że przede wszystkim mamy do czynienia z sadystycznymi, wielokrotnymi predatorami, którzy z seksu robią narzędzie dominacji i władzy. Czy to im się łączy z poczuciem doprowadzania kogoś do stanu wyższości? Myślę, że łączy się, ale nie tak, jak sobie to wyobrażamy, świętości, wyższości, bo nam świętość i wyższość u zdrowych ludzi od razu się odnosi do Boga. Natomiast u nich odnosi się to do ich sprawstwa. Znaczy tak się to, bym powiedział, na takim płaskim, konkretnym poziomie łączy. To znaczy, że jeżeli ja jestem najważniejszy w czymś życiu, no to bycie ze mną jest przywilejem tej osoby. To znaczy, że kontakt z moim ciałem jest uzdrawiający, skoro moje ciało jest tym, które posiada tą moc, doskonałość i tak dalej. Jest to płaski poziom. Nie ma tego odniesienia tutaj duchowego, który nam się najczęściej łączy z Bogiem. I dlatego może tak trudno nam to zrozumieć, prawda? Jak to jest, że ktoś, jak to jest, że sprawca odnosi to do Boga? On nie odnosi tego do Boga, on sam jest Bogiem. To jest ten paradoks patologicznego sprawcy, takiego narcyza samego w sobie. To drugie pytanie, które się wiąże z tym, o czym powiedziałeś, że mówiłeś, że jest pewna... Takie dążenie do tego, żeby uzyskać władzę nad czyimś życiem i jakby to wejście w relację intymną jest na szczycie tego. Ale zastanawiam się, czy to nie może działać też w drugą stronę, czyli że ktoś dokonuje w odniesieniu do określonej osoby, nie wiem, może jakoś wcześniej do tego przygotowanej jakiejś nadużycia seksualnego i to wiąże emocjonalnie tę osobę z tym sprawcą. To no absolutnie też... tak. Myślę, że to racja. Przepraszam, że przerwałem, ale absolutnie tak, bo sfera seksualna w życiu każdej zdrowej osoby, a za takie osoby uważam też osoby poszkodowane, zresztą to bardzo istotne, żebyśmy nie patologizowali tych osób i nie myśleli sobie, że to jest jakaś osoba pełna deficytów, patologii, niedojrzałości. Ja bym powiedział, że każda osoba poszkodowana jest osobą, która jest nam bardzo bliska przez to, że ma swoje potrzeby, pragnienia, które nie są deficytami, które są potrzebami niestety trafiającymi na grunt
kogoś, kto nadużył te osoby w tych potrzebach. A więc dla każdej zdrowej osoby seksualność jest doświadczeniem mistyczno-sakralno i takim immanentnym, intymnym doświadczeniem. Dlatego w pewnym sensie takim obszarem najbardziej chronionym. Dlatego ta krzywda jest najbardziej dobitna i związanie ze sprawcą w kontekście takim niemożności porzucenia go, nawet nie tylko chodzi o fizyczne porzucenie, co raczej usprawiedliwianie go w sobie, czy szukanie jakiegoś rozumienia dla niego, co jest też tym związaniem patologicznym, no jest pewną ochroną swojego własnego wnętrza przed tym doświadczeniem bycia użytym, nadużytym i spustoszonym. Więc myślę, że to jest dalszy ciąg jakiegoś zranienia tej osoby poszkodowanej. No, próba ochrony sprawcy i tłumaczenia go, dlaczego tak się to dokonało. Myślę, że to się wiąże z kolejną rzeczą, czyli z tym, że nie tylko nie rozumiemy, jak w sprawcy to działa, ale też czym jest w gruncie rzeczy krzywda seksualna czy przemoc, która dotyka najbardziej intymnych części naszych, że działają w nas niezwykle silne mechanizmy, które pomagają nam zachować, tak to zrozumiałem, to co mówiłeś, to poprawnie, które pomagają nam zachować jakieś poczucie wewnętrznej spójności, szacunek do siebie i tak dalej. Dokładnie. Zresztą ufundowane na bardzo pierwszych, pierwotnych doświadczeniach relacji, które mamy i w które sprawca wchodzi z butami, prawda, niszcząc je i przekierowując na siebie samego. To ja mam pytanie, co dalej? To znaczy, czy jest możliwe, żeby ta duchowość sprawcy dojrzała, żeby w procesie terapii ta osoba była w stanie normalnie funkcjonować? I ja nie mówię tutaj, nie pytam w kontekście, nie wiem, dawania nadziei albo usprawiedliwiania tych osób, tylko pod kątem tego, że być może kiedyś te sprawcy będą mieli kontakt z kolejnymi osobami. To znaczy, czy mając do czynienia z osobą, która kiedyś skrzywdziła, czy cały czas musimy być na baczność i mieć włączoną jakiś taki dodatkowy szósty zmysł? Czy jest możliwość, żeby ta osoba była w pewnym momencie bezpieczna w relacjach z drugą osobą? Uważam, że nie. Uważam, że nie ma takiej możliwości. Uważam, że mam to radykalne zdanie na temat tego, że nie można wierzyć w nawrócenie sprawcy, bo patologia duchowości sprawcy polega na tym, że ona się nie nawraca. Czyli, że ona może być akomodacją, dostosowaniem, przystosowaniem, wytrenowaniem, ale nie nawróceniem. Nawrócenie zakłada zmianę wewnętrzną w umyśle, w postrzeganiu świata, w przyporządkowaniu swojego wnętrza do wartości wyższych. Jeśli ktoś sam jest dla siebie wartością, to nie musi i nie może przyporządkować tego gdzie indziej. To, co możemy zrobić, to możemy wychowywać sprawcę, w cudzysłowie wychowywać, powiedziałbym nawet może tak wprost, trenować nagrodą i karą. Behawioryści by się tutaj uśmiechnęli. Można by powiedzieć, że to jest ten cel, który możemy osiągnąć, czyli cały czas go kontrolować, cały czas mieć poczucie baczności, poczucie nieufności, które będzie dla niego zbawienne, no bo on nie będąc wystawionym na naszą łatwowierność, będzie musiał w sobie też pewne chęci, pragnienia, pożądania ograniczać, kontrolować i tak dalej. Więc nie sądzę, żeby jakiekolwiek możliwe efekty terapeutyczne w postaci zyskania wglądu były możliwe, chyba że ten wgląd wiązałby się z ogromnym kryzysem, rozpaczą i wręcz bym powiedział często takim stanem autoagresji dla sprawcy, ale wtedy mielibyśmy do czynienia ze sprawcą, który przez wgląd na to, co zrobił, doświadczył śmiertelnej trwogi, może nawet takiego ataku na siebie, czy wynikającego ze się autoagresji, ale wtedy pytanie, czy mieliśmy rzeczywiście wtedy do czynienia z sadystycznym sprawcą, czy raczej ten sadyzm był takim przykrywką przed jakąś taką jego gdzieś tam nad niewidzianą wrażliwością. Ja jednak jestem sceptykiem. Uważam, że można leczyć sprawcę tylko środkami zapobiegawczymi, kontrolnymi i takim prostym warunkowaniem, ograniczaniem, kontrolowaniem. Mhm. Czyli to jakoś wydaje mi się takie tragiczne w kontekście sprawców w kościele. No bo to, co my możemy zrobić
no to możemy kogoś wykluczyć ze stanu duchownego, możemy go wyrzucić z zakonu, jeżeli jest zakonnikiem. Możemy odebrać możliwość kontaktu z ludźmi w kościele, ale ta osoba ląduje poza tym systemem, no i też Kościół jako dobrowolne stowarzyszenie nie ma możliwości już na oddziaływania na tę osobę poza tym, jakby tymi rzeczami, które ta osoba dostała w kościele jako zadania czy jakieś godności. I w pewnym sensie taka osoba, która, nie wiem, wchodzi z więzienia, czy właśnie przestaje być członkiem organizacji takiej kościelnej, po prostu zostaje taka trochę sama sobie i jakby dalej może robić, co chce w gruncie rzeczy. Zadałeś to pytanie w sposób taki delikatny, ale ja bym powiedział tak, że niektóre osoby, zresztą może mniej lub bardziej słusznie, mówią o tym, że Kościół pozbywa się odpowiedzialności, lokując sprawcę w społeczeństwie, tylko że Kościół nie ma wyjścia. Kościół w ten sposób czyniąc pozbawia tak naprawdę sprawcy jednego z jego największych atrybutów, czyli takiej tożsamości duchowej, którą sam sobie posiadł, której używał jako fasady, korzystając z autorytetu Kościoła czy zakonu i w której, pamiętajmy, psychopatologiczna duchowość, która nie rozwija się emocjonalnie, psychicznie, a rozwija się tylko quasi-duchowo, musi nagle być ulokowana w relacjach życia społecznego. Czyli wyobraźmy sobie sytuację sprawcy, który musi nagle zarabiać na siebie, mieć zdrowe relacje, zależności od swojego szefa, przełożonego, od którego dostaje wynagrodzenie, musi wejść w jakiś system penitencjarny, nie wiem, współpracy, nie wiem, może być dalej skierowany na terapię i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co go bardzo mocno weryfikuje. Sprawca nienawracający się w patologii swojej duchowości nie ma też wokół czego się weryfikować. Skoro on posiada Boga, to Bóg nie jest dla niego weryfikatorem, a tam będzie miał realne, zdrowe, wymagające weryfikacji narzędzia, które będą go mogły kontrolować i formować. Dlatego wydaje mi się, że ten powrót do społeczeństwa jest bardzo istotny i ważny. Nie jest dla niego karą, ale jest może dla niego jakimś środkiem takim, bym powiedział, dającym możliwość zapracowania na zbawienie. Trochę może to nie zabrzmiało po katolicku, ale to, co chciałem jeszcze powiedzieć, odnosząc się do Olgi pytania, bo czy mamy nadzieję dla tego, że sprawca się wyleczy? Raczej nie mamy nadziei, choć może przez to, że on się będzie powstrzymywał, pracował nad sobą i jednocześnie zachowywał granice, w pewnym sensie no, będzie zasługiwał na to, żeby na końcu swojego życia poprosić o przebaczenie tych, których skrzywdził, może wcześniej nawet, prawda? Może się opamięta w ten sposób. To byłoby dla niego leczące, ale na pewno nie można mu powierzyć kolejnej odpowiedzialności duchowej. Wydaje mi się, że z naszej strony wyczerpaliśmy temat. Mamy nadzieję, że nie wyczerpaliśmy słuchaczy i widzów tego odcinka. Natomiast chciałbym jeszcze na koniec zadać pytanie o to, co chciałbyś może sam dodać z własnego poruszenia, z własnej jakby wrażliwości, co jest dla ciebie ważne w tym kontekście? To, co wydaje mi się najważniejsze, to jakkolwiek patologiczna nie byłaby duchowość sprawcy, nie musi ona skutkować patologią mojej duchowości. To znaczy, że naczynia połączone między mną a sprawcą nie są determinizmem, nie są przeznaczeniem. Jeśli jestem osobą skrzywdzoną przez sprawcę, to zawsze zachowuję wolność i zdolność do odbudowy swojej duchowości, bo ona jest oparta na mojej intymnej relacji z Bogiem, na której to drodze po prostu stanął ten nieszczęśliwa, bolesna sytuacja krzywdy, którą wyrządził mi sprawca. Może tą nadzieję chciałbym zostawić, nie tyle patrząc na psychopatologię duchowości sprawcy, co raczej na osoby poszkodowane. Bardzo ci dziękujemy, Tomku, za tę rozmowę. Dziękuję. W kolejnym odcinku za 2 tygodnie spotkamy się z panią Magdaleną Poprawą, która będzie rozmawiać z nami o sytuacji, w której albo zakochujemy się w duszpasterzu, albo duszpasterz daje znaki, że jest zakochany w nas. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.
Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.